państwo polskie podjęło ważkie zadanie dokonania spisu swojej ludności. Oto komisarze spisowi w Lodzi przy pracy. Znacznie trudniejsze jest zadanie komisarza spisowego w Warszawie, wśród ruin Starego Miasta. Tu odszukanie mieszkańców to nie taka prosta sztuka, ale komisarz spisowy umie sobie poradzić i wśród gruzów. Przy świecy przeprowadza się spis na ulicy Nowomiejskiej 10 w mieszkaniu Józefa Kucharskiego. Już za 6 tygodni zostaną ogłoszone pierwsze rezultaty spisu. Dnia 3 grudnia przeprowadzony został w całym kraju Narodowy Spis Powszechny. Akcję przygotowano bardzo skrupulatnie. 120 tysięcy komisarzy spisowych wyruszyło w teren. Ci groźni komisarze to uczniowie gimnazjum imienia Batorego w Warszawie. Hanna Tyzurna jest członkiem ZMP. Bardzo się denerwuje, czy zdąży dziś zebrać dane od wszystkich lokatorów. Murarz Wacław Poremski przyjmuje komisarza spisowego życzliwie. Mądra to i potrzebna akcja, mówi Poremski. Bez dokładnej statystyki trudno planować. Dziękuję bardzo, idę dalej. Obywatel Szczepan Żywiołowski właśnie czekał z rodziną na komisarza. Hanna Tyzówna ma już wprawę. Szybko wypełnia rubryki formularza. Prokurator Antoni Regulski sam wypełnia ankietę. A teraz przenieśmy się na chwilę do gminy Nekla w województwie poznańskim. Mieszkańcy wsi żywo interesują się powszechnym spisem. Mało to bzdurnych plotek puścili kulacy, ale chłopi śmieją się ze spekulanckich plotek. Spis przebiega sprawnie. Komisarze przyjmowani są serdecznie. Średniorolny gospodarz Jan Piotrowski udziela dokładnych informacji. Rozumie, że od prawdziwości danych zależy prawdziwość naszej statystyki. Marcin Maciejewski, malorolny chłop, ani przez chwilę nie wierzył wrogiej propagandzie. Nie ma nic do ukrycia przed komisarzem spisowym. Pomyślny przebieg akcji w całym kraju świadczy, że ludność całkowicie zrozumiała właściwe zadania i cele Narodowego Spisu Powszechnego. W czerwcowym spisie rolnym zaczęto od szkolenia rachmistrzów. Później oko w oko z krową czy końmi konfrontowali teorię z praktyką statystyki. Coroczny spis rolny nie jest zabawą ludzi zakochanych w cyfrach i papierkach. Dane z każdej zagrody, każdej obory dają obraz tego, jak nasza wieś gospodaruje, co się na niej zmienia. Z liczeniem krów najmniejszy kłopot, bo przywiązane. Ale pierzaste bractwo nie lubi, zdaje się, rachmistrzów. Jak tu pracować z dokładnością wymaganą przez elektronowe maszyny liczące Głównego Urzędu Statystycznego? Z perforowanych kart informacje wędrują na magnetyczne taśmy i bębny pamięci. Dzięki nim wiadomo już po paru tygodniach, czym nasza chata bogata.
Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym, który rusza już 1 kwietnia. To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich. Liczymy się dla Polski. Dlaczego Narodowy Spis Powszechny jest dla nas tak ważny? Bo daje odpowiedź na nasze potrzeby, lokalne i globalne. Pokazuje, jacy jesteśmy. Daje wiedzę, która ułatwia rozwój i wyznacza kierunek zmian. Liczymy się dla Polski.